Minęła 19, to jest program Dzisiaj. Danuta Cholecka. Dobry wieczór Państwu, zapraszam na prawdziwe polskie wiadomości. Chodzi o podejrzenie dość poważnego przestępstwa oszustwa znacznej wartości. Janusz Palikot zatrzymany. Chodzi o podejrzenia oszustwa, kilka tysięcy poszkodowanych i milionowe kwoty. Co dzisiaj zrobimy? Jestem trochę zaskoczona tym, że akurat zatrzymania dokonano w tej chwili. No, Janusz Palikot chciał mnie wsadzić do więzienia. Teraz wygląda na to, że sam pójdzie do więzienia. Ja dysponuję dekretem prezesa Rady Ministrów. Osobiście widziałem dekret. W demokracji walczącej do prawnego systemu w Polsce wkracza dekret. Mam skrajnie poważną sytuację, kiedy panu Tuskowi, panu Bodnarowi, Korneliukowi, całemu towarzystwu po prostu puściły hamulce. Nie ma dnia, żebyśmy nie słyszeli o kolejnych tłustych kotach. Są to osoby, które nie posiadają żadnych kompetencji zarządczych. Odpolitycznienie państwowych spółek według koalicji rządzącej. Obecni rządzący wygrali na piramidalnym kłamstwie. Jeśli chodzi o te 100 obietnic, 100 bajerów dla frajerów. Były wiceszef Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej Janusz Palikot został dziś zatrzymany przez CBA. Chodzi o podejrzenie oszustwa na wielką skalę. Poszkodowanych ma być nawet kilka tysięcy osób na co najmniej 70 milionów złotych. Palikot obiecywał ogromne zyski inwestorom, którzy wpłacali na jego alkoholowe biznesy. Do współpracy wciągnął m.in. gwiazdę telewizji TVN. Ale zamiast obiecanych inwestycji miał spłacać własne długi. Zysków nie było. A biznesmen i były polityk Platformy wkrótce może usłyszeć zarzuty. O szczegółach Marcin Szewczak. No, tu jest taka intensywność. To był ciężki poranek dla Janusza Palikota, byłego szefa Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej. Najpierw zatrzymanie przez Centralne Biuro Antykorupcyjne, później przesłuchanie we wrocławskiej prokuraturze, a w tle ogromne pieniądze i podejrzenie o oszustwo na wielką skalę. Dzisiaj rano agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali trzech mężczyzn: Janusza P., Zbigniewa B. i Przemysława B. Tych dwóch pierwszych panów zostało zatrzymanych rano w Lublinie, trzeci w Biłgoraju. Chodzi o podejrzenie dość poważnego przestępstwa oszustwa znacznej wartości. Jest to dość mocne, duże przestępstwo. Bałtyckie tapas. Prokuratura mówi na razie o kilku tysiącach pokrzywdzonych i 70 milionach złotych. Choć według Jana Śpiewaka, który już wiele miesięcy temu ujawnił przekręty, jakich miał dopuścić się Palikot, w grę może wchodzić nawet 300 milionów złotych. Prowadził liczne zbiórki w internecie. Zbierał pieniądze na akcje, na tokeny, na butelki whisky, na różnego rodzaju pożyczki. Tych zbiórek było bardzo wiele i bardzo różne. Ktoś mi inwestował pieniądze w butelki whisky, właściwie w takie beczki whisky i tych beczek podobno też nie było. Prowadził tą działalność z bardzo znanymi osobami. Tutaj byli aktorzy, ale właśnie był też bohater mediów liberalnych Kuba Wojewódzki. Celebryta telewizji TVN i pseudobiznesmen Janusz Palikot już raz zostali skazani za reklamowanie alkoholu w internecie. Teraz sprawa jest znacznie poważniejsza, a zatrzymanie Palikota i dwóch jego współpracowników to dopiero początek. Janusz Palikot chciał mnie wsadzić do więzienia za nagłaśnianie jego przewałów, a teraz wygląda na to, że sam pójdzie do więzienia. Mówiliśmy o tym, że ta firma, te spółki, które Janusz Palikot prowadzi, zresztą wraz z Jakubem Wojewódzkim między innymi, no, przypominają o swoim działaniu piramidę finansową. Swoje biznesy i swoją karierę polityczną Janusz Palikot budował na skandalach. Szybko wkupił się w łaski Donalda Tuska, bo otwarcie atakował polityków Prawa i Sprawiedliwości, Kościół i osoby o konserwatywnych poglądach. Obniżanie standardów. Zaszedł daleko w strukturach Platformy Obywatelskiej. Nie jestem zaskoczona tym, że zatrzymano akurat pana Palikota, ponieważ należy do tej grupy przedstawicieli i współpracowników Donalda Tuska z wcześniejszych lat, których nigdy nie postrzegam jako osoby uczciwe. Natomiast jestem trochę zaskoczona tym, że akurat zatrzymania dokonano w tej chwili i być może ma to też na celu lekkie zrównoważenie tych zatrzymań, które są dokonywane na tle politycznym, zatrzymań działaczy opozycji. Tym bardziej, że służby o sprawie wiedziały od miesięcy, a do zatrzymania doszło dopiero dziś. To jest urona tej kanapki. Dziś biznesy Palikota toną w długach, zaległości wobec wierzycieli i fiskusa rosną. To dość zabawne, że rząd, który chciał zlikwidować Centralne Biuro Antykorupcyjne, dzisiaj używa tego biura do tego, żeby zatrzymać
byłego bliskiego współpracownika Donalda Tuska. Destylatu. Gdy Janusz Palikot obiecywał inwestorom wysokie procenty, ci spodziewali się zysków, a nie dostali ani kropelki. A sam pseudobiznesmen, gdy usłyszy zarzuty, może trafić do więzienia nawet na 10 lat. Marcin Szewczak, Republika. Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy uchyliło już wczoraj immunitet Marcina Romanowskiego, jednak wygląda na to, że przy tej procedurze nie dopełniono wszystkich należnych procedur. Wątpliwości pojawiają się również w kontekście polskiego immunitetu, ponieważ wniosek do Sejmu o jego uchylenie złożył nielegalny prokurator krajowy Dariusz Korneluk. Nielegalny, bo Sąd Najwyższy w swojej uchwale stwierdził, że stanowisko prokuratora krajowego zgodnie z prawem zajmuje Dariusz Barski. Michał Gwardyński jest przed budynkiem prokuratury krajowej. Michale, czy po uchyleniu immunitetu możliwe jest ponowne zatrzymanie Marcina Romanowskiego? Zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu postępowania karnego poseł na Sejm Rzeczpospolitej Marcin Romanowski nie może zostać zatrzymany po raz drugi bez przedstawienia dodatkowych zarzutów, które miałby obciążyć go w tej sprawie. Jeżeli jednak smutni panowie, którzy nielegalnie oblegają budynek przy ulicy Postępu w Warszawie, zdecydują się na tego typu działania, będą musieli po raz kolejny wystąpić z wnioskiem zarówno do polskiego parlamentu, jak i Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Wczorajsze głosowanie, które miało miejsce w Strasburgu, świadczy o jednym. Działania, które były podejmowane 15 i 16 lipca względem posła na Sejm Rzeczpospolitej Marcina Romanowskiego, odbywały się z pogwałceniem prawa międzynarodowego. Wątpliwe od strony prawnej staje się również głosowanie, które miało miejsce w Sejmie 12 lipca. Więcej o sprawie Marcina Romanowskiego i jego immunitetu Paweł Błoch. Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy uchyliło immunitet posła Marcina Romanowskiego. The draft resolution in document 16053 is adopted. Wątpliwości budzi komunikacja z Marcinem Romanowskim. Polityk suwerennej Polski przebywał w Strasburgu i tam dowiedział się z mediów, że już na tym posiedzeniu Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy będzie rozpatrywana jego sprawa. Po konsultacji z prawnikiem wrócił do Polski, aby skomplementować odpowiednie dokumenty i przetłumaczyć je na angielski. Jednak to nie przekonuje polityków obozu rządzącego. Pan Romanowski miał cały poniedziałek, żeby się przygotować na posiedzenie komisji. Jednak z tego, co mówi Marcin Romanowski, nawet tego nie było. Poniedziałek w nocy około 23, chyba 30, no już wtedy spałem, wysłano do mnie maila, że wysłuchanie będzie następnego dnia rano. No to jest ewidentne złamanie właśnie artykułu 73 regulaminu Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Co więcej, parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości informowali, że politycy koalicji rządzącej od dłuższego czasu lobbowali wśród deputowanych z innych państw przeciwko Romanowskiemu. Poseł Iwony Arendt bulwersuje również fakt, że w przeszłości Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy wielokrotnie dawało zdecydowanie więcej czasu na przygotowanie. Były sprawy chociażby Rosjan i napaści na Ukrainę. Ja przepraszam, że porównuję, ale wtedy Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy Rosjanom dało, nie wiem, chyba pół roku na to, żeby jeszcze mogli tłumaczyć się z tego. A Marcin Romanowski dostał 12 godzin. Zadziwia również fakt, że poseł Romanowski mógł zapoznać się z wnioskiem nielegalnej prokuratury dopiero wtedy, kiedy zapadły wszystkie decyzje. Ostatecznie wniosek polskiej prokuratury dostałem wczoraj w zasadzie w nocy od przewodniczącego Rosopolusa razem już z informacją, że immunitet został mi uchylony, czyli w tym samym czasie dostałem te zarzuty, do których nie miałem czasu się odnieść. Wiemy, że to było działanie dyktowane w dużej mierze politycznie, a wykonane ze wszech miar politycznie. I wydawałoby się, że teraz służby Adama Bodnara mogą zająć się posłem suwerennej Polski. Jednak tu pojawia się kolejna sprawa, ponieważ odpowiedzialny za śledztwo w sprawie Marcina Romanowskiego jest Dariusz Korneluk, czyli nielegalny prokurator krajowy. Wydaje się, że ekipa Donalda Tuska problemu nie dostrzega. Wiemy, że prokuratorem generalnym jest pan prokurator
Korneluk i nic w tej sprawie się nie zmieniło. No właśnie niekoniecznie, bo w piątek Sąd Najwyższy uchwalił, że to Dariusz Barski jest legalnym prokuratorem krajowym, a wszystkie działania uzurpatora Dariusza Korneluka są bezprawne, a w tym wniosek do polskiego Sejmu o uchylenie immunitetu Marcina Romanowskiego. Stawianie mi zarzutów w tym momencie, tych, które były objęte wspomnianymi wnioskami, jest bezpodstawne, bo no, chroni mnie przez ten bałagan wywołany przez Bodnarowców polski immunitet. To znaczy, że każdy polski sąd będzie mógł podważyć ewentualne zatrzymanie posła Romanowskiego, co miało już miejsce, kiedy nielegalna prokuratura w lipcu bez zgody Rady Europy zatrzymała polityka suwerennej Polski. Ten typ działania prokuratury, który w ogóle obserwujemy od początku stycznia, kiedy to nastąpił zamach na polską prokuraturę, raczej nie powinien dziwić tego obserwującego, który wie, jakie standardy wcześniej były stosowane. Prokuratura Adama Bodnara ma jeszcze jeden poważny problem. Do ponownego zatrzymania posła Romanowskiego zgodnie z prawem są potrzebne nowe zarzuty. Więc zgodnie z przepisami najpierw legalna prokuratura ma złożyć wniosek do Sejmu o uchylenie immunitetu, a następnie śledczy muszą postawić nowe zarzuty. Tyle przepisy. A czy ekipa Donalda Tuska się im podporządkuje? To będzie zgodnie z prawem, tak jak my rozumiemy. Paweł Błoch, Republika. Prawie każdego dnia dowiadujemy się o kolejnych stanowiskach w instytucjach nadzorowanych przez Skarb Państwa, na które rządzący upychają swoich działaczy, jak chociażby w totalizatorze sportowym, o czym mówiliśmy już w naszym programie. Nasza redakcja dotarła do kolejnych informacji, tym razem chodzi o polityka trzeciej drogi, Przemysława Desperata. W ubiegłorocznych wyborach do Sejmu ubiegał się bezskutecznie o mandat poselski. Następnie startował z pierwszego miejsca w wyborach samorządowych do Rady Dzielnicy Wilanów w Warszawie. No również bezskutecznie. Udało się jednak za trzecim razem. Desperat wygrał konkurs na państwową posadę zastępcy dyrektora Biura Programów Edukacji Szkolnej oraz Edukacji Dorosłych. A więc posada dla swojego człowieka jest. Łukasz Żmuda. Nie udało się do Sejmu i do Rady Dzielnicy, ale jak mówią, do trzech razy sztuka. Przemysław Desperat został zastępcą dyrektora w Biurze Programów Edukacji Szkolnej. Jej fundatorem jest Skarb Państwa, a organizację nadzoruje Ministerstwo Edukacji Narodowej. W konkursie na to stanowisko brało udział kilka osób. Jedna z nich opisała nam przebieg rozmowy. Startowałem w kwietniu na stanowisko zastępcy dyrektora Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji, mający wymagane kompetencje i doświadczenie. Na rozmowie poza mną były jeszcze 4 osoby. Rozmowa od samego początku przebiegała w atmosferze znudzenia i braku zainteresowania moją osobą. Wszedłem, otrzymałem określony zestaw pytań i jednak odpowiedzi, jakby nikt nie zdawał się słuchać. Naszego informatora, zaznaczmy, że jest wyborcą rządzącej koalicji, zbulwersowała informacja, że konkurs wygrał działacz trzeciej drogi. W swojej naiwności myślałem, że to zmęczenie. Parę dni później jednak okazało się, że stanowisko to zajął niedawny kandydat Hołowni. Jeśli to nie jest korupcja polityczna i zapłata za zaangażowanie, to nie wiem, co nią jest. Na stanowisku zastępcy dyrektora Przemysław Desperat może zarabiać od 12 do 17 tysięcy złotych brutto. Człowiek, któremu się nie udało przyjść pozytywnie weryfikacji ani do Sejmu, ani do Rady Dzielnicy, miękko ląduje z bardzo dobrym wynagrodzeniem właśnie w tej instytucji. Politycy trzeciej drogi na czele z liderem Polski 2050 twardo deklarowali, że gdy dojdą do władzy w spółkach Skarbu Państwa, skończy się nepotyzm i wstawianie tzw. swoich na intratne stanowiska. Ich filmiki z czasu kampanii starzeją się bardzo dobrze. Po wyborach w spółkach państwowych nie będzie ani ludzi Tuska, ani Kaczyńskiego, nie będzie ludzi Czarzastego, Kosiniaka, ani Hołowni. To nasza gwarancja. Jak długo będziemy pozwalać, żeby tak nas oszukiwali? No właśnie, jak długo? Polska 2050 już w lutym zaliczyła mocny skandal, gdy do Rady Nadzorczej Orlenu wszedł Tomasz Sójka, który w przeszłości organizował struktury tej partii. Dla ratowania wizerunku partia złożyła do Kancelarii Sejmu projekt ustawy, który zakłada odpolitycznienie spółek. Mamy październik, 3 października i nic się z tym nie dzieje. Po prostu mamy takich celebrytów medialnych za polityków, którzy pięknie mówią, pięknie obiecują i nie realizują tych obietnic. Podobnie bulwersuje sprawa zmian w zarządzie i na funkcjach dyrektorów oddziałów w totalizatorze sportowym. Państwowy gigant hazardowy nadzorowany jest przez Ministerstwo Aktywów Państwowych. Bulwersuje, ale jak się okazuje, nie swoich. Proszę zwrócić uwagę na to, że nie z jednej partii.
To jest rzecz numer jeden. Ja wiem, że to jest dziwne. Parytet koalicyjny został zachowany. No nie, właśnie nie. Właśnie nie ze względu na to, że PSL jest mniejszą partią. Dostało się każdemu z koalicjantów. Na przykład dyrektorem oddziału w Szczecinie jest Krzysztof Janicki, były dyrektor biura poselskiego posła Platformy Obywatelskiej Sławomira Nitrasa. Bartosz Piech, działacz PSL, został szefem oddziału terenowego w Lublinie, a działacz lewicy Remigiusz Zagórski objął stery w oddziale bydgoskim. To, że ktoś ma legitymację partyjną, nie powinno powodować, że ma mniejsze prawa. No to mamy jasną odpowiedź. Choć przed wyborami to była inna rozmowa. Ci, którzy teraz rządzą, wypominali nawet zakupy rządowych limuzyn. Teraz sami zamówili 77 maszyn. To m.in. luksusowe Audi. Dziś jednak nikt nie zamierza bić się w pierś. Jakiekolwiek zakupy dla instytucji publicznej spotykały się z wściekłym atakiem ze strony polityków ówczesnej opozycji, ale też mediów mainstreamowych. Dzisiaj okazuje się, że te media mainstreamowe milczą w obliczu tego, że rząd zakupił nowy limuzyn. Rządzący nie chcą już pamiętać o obietnicy 100 konkretów na pierwsze 100 dni rządów. To tam zapisano w punkcie 68 deklarację odpolitycznienia spółek Skarbu Państwa. Przeprowadzimy nowy nabór w transparentnych konkursach, w których decydować będą kompetencje, a nie znajomości rodzinne i partyjne. Donald Tusk, jeśli chodzi o te 100 obietnic, ja to mówię 100 bajerów dla frajerów, to tutaj miał naiwniaków po stronie krajowej, natomiast z jego poczynań bardzo są zadowoleni jego mocodawcy z Berlina. Za nieco ponad 2 miesiące rząd powołany 13 grudnia będzie miał równy rok. Rzeczywistość pokazuje jednak, że koalicji może zabraknąć nawet całej kadencji, by zrealizować przedwyborcze obietnice. Łukasz Żmuda, Republika. Na początku programu informowaliśmy, że były wiceszef klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej Janusz Palikot został dziś zatrzymany przez CBA. Sprawa dotyczy oszustwa na wielką skalę. Są poszkodowani, w tle wielkie pieniądze. Teraz mamy informację sprzed kilku chwil, że został Janusz Palikot dowieziony do wrocławskiej prokuratury. Po 100 latach upada kolejna fabryka. Blisko 130 pracowników straciło pracę. Produkcja stanęła już na dobre, a majątek firmy zostanie wyprzedany. Do tego spółki Skarbu Państwa zamiast zysków notują straty, a minister finansów nowelizuje budżet nie tylko na ten, ale i na przyszły rok. Co się dzieje i czy polski rząd zamierza zabrać się za ratowanie sytuacji? Dzisiaj sprawdzam, mówi Edyta Hołdyńska. Grom z jasnego nieba pada decyzja, że firma zostaje zamknięta i no nie wiadomo co dalej, tak? Niezadowolenie ludzi jest ogromne, wściekłość jest ogromna. I z dnia na dzień żeśmy dowiedzieli, że ten zakład nie będzie istniał. I co ciekawe, nie od nich, tylko z mediów, od was. To protestujący po zamknięciu produkcji firmy Beko we Wrocławiu. Ale to nie koniec. Kolejna setka ludzi trafi na bruk, bo kolejna fabryka zostanie zamknięta. Na tej mapie zwolnień trzeba niestety zaznaczyć kolejny punkt. Teraz bankrutuje fabryka żarówek Signify w Bielsku Białej. 128 osób, które straciło pracę, dowiedziało się o tym z dnia na dzień. Co się dzieje? Niestety ta niestabilność prawa, przepisów, czy też właśnie to jest największe ryzyko, które traktują właśnie przedsiębiorcy, biznesy. I to jest przyczyna właśnie ich ucieczki, a także no, sprawy, które dotyczą, można powiedzieć, rosnącej inflacji. Najnowsze dane potwierdzają, że inflacja w Polsce rośnie. Wykroczyła już poza dopuszczalny w Narodowym Banku Polskim zakres. We wrześniu wzrosła do 4,9% rok do roku. Jest dużo drożej, nie drożej, tylko dużo drożej. Byliśmy przez dwie dekady taką montownią Europy i wykonywaliśmy dość proste prace dla przemysłów innych gospodarek. Stajemy się trochę mniej konkurencyjni z krajami, które są tańsze po prostu. Straty zamiast zysków notują także spółki Skarbu Państwa. Do końca miesiąca wszystkie dosłały swoje wyniki. Łączny wynik w drugim kwartale 2024 roku pokazał stratę rzędu 322 miliony złotych, kiedy rok temu w analogicznym okresie te same firmy zaraportowały 11,5 miliarda złotych zysku. Co planuje rząd? Priorytetem w pracach nad tym budżetem, no, który tak naprawdę został już przyjęty w sierpniu, wrócił do rządu. Wprowadziliśmy poprawki, o których zaraz powiem, i w poniedziałek trafi do Sejmu.
Zgodnie z poprawionym przez rząd projektem dochody budżetu wyniosą 632 miliardy złotych. Wydatki budżetu państwa nadal mają wynosić 921 miliardów złotych. Rekordowy deficyt ma wynieść 288 miliardów złotych. No ratunkiem byłoby, proszę państwa, powrót do jak najszybszej realizacji CPK, elektrowni jądrowych i innych ważnych inwestycji. My chcemy pracować! Edyta Hołdyńska, Republika. Brak pieniędzy w budżecie na służbę zdrowia odbija się na pacjentach niestety. W niektórych szpitalach wstrzymywane są przyjęcia, a niektóre placówki są zamykane. Co za tym idzie, personel medyczny drży o swoje miejsca pracy. A resort zdrowia gubi się w zeznaniach. Ile pieniędzy potrzebuje, aby dziurę załatać? Minister i wiceminister mówią o kwotach różniących się nawet, uwaga, o 2 miliardy złotych. Zważywszy na to, że 11 szpitali nie dostało pieniędzy za nadwykonania, warto byłoby to ustalić, bo to kwota ogromna i mogłaby uratować nie jeden szpitalny budżet. Dramatyczna sytuacja dotyczy także domów pomocy społecznej, których niebawem może być nie stać na utrzymywanie podopiecznych. Anna Gerke. O tym, że Narodowemu Funduszowi Zdrowia brakuje pieniędzy, mówi się od dawna. Nie ma ich m.in. za dodatkowe świadczenia medyczne, a to tylko wierzchołek góry lodowej. Szpitale ze względu właśnie na tę sytuację i brak pewności, czy będą wypłacane środki, zwyczajnie rezygnuje z planowych przyjęć, przekłada przyjęcia na kolejne miesiące, a w zasadzie już na przyszły rok. Aż ma duże obawy, że te długi nie zostaną uregulowane. A sytuacja jest coraz bardziej poważna. Szpitale z 11 województw wciąż nie otrzymały środków z Narodowego Funduszu Zdrowia za nadwykonanie z nielimitowanych świadczeń w drugim kwartale tego roku. Na pieniądze czekają też placówki podstawowej opieki zdrowotnej, a stomatolodzy alarmują, że pacjenci mogą wkrótce zostać bez dostępu do opieki w ramach powszechnego ubezpieczenia. Dług szpitali sięga już 20 miliardów złotych, a resort zdrowia nie wie, ilu pieniędzy tak naprawdę brakuje w NFZ. W tym roku potrzebuje 3 miliardów złotych, żeby rozliczyć się ze szpitalami. Brakuje nam do tego, żeby zapłacić nadwykonania za trzeci kwartał w tym roku około 5 miliardów złotych. Pacjenci tygodniami czekają na operację lub wizytę u lekarza. Często nie stać ich na leczenie prywatne. Na służbę zdrowia sporą część obywateli po prostu stać nie będzie. Nie będzie po prostu. Ludzie będą chorować i będą cierpieć w domu. Ponadto likwidowane są oddziały szpitalne w całym kraju. Dotyczy to m.in. placówki przy ulicy Barskiej. Tam od grudnia zamknięte będą dwa oddziały: chirurgii urazowo-ortopedycznej oraz chirurgii ogólnej. Personel ma zostać przeniesiony do szpitala na Brudnie. Pracuję od 2005 roku i szczerze mówiąc, to wolałabym zostać tu. Postawienie nas przed faktem dokonanym, gdzie proponuje nam się inne miejsce pracy i nie wiemy na jak długo. Zostałyśmy po prostu oszukane, okłamane, tak to może już byśmy wcześniej szukały pracy. Problemy finansowe dotknęły także szpital w Żywcu. Nie płacimy personelowi medycznemu wynagrodzeń na czas, wypłacamy je z dużym opóźnieniem i w ratach. Ponad 20 lekarzy już odeszło. Z problemami finansowymi zmagają się także domy pomocy społecznej, a wszystko przez obniżone finansowanie na podopiecznych umieszczonych w ośrodkach przed 2004 rokiem. Kwota została zmniejszona o 560 zł, obecnie jest to 3800 zł, a miesięczny koszt utrzymania to około 7000 zł. My jesteśmy na skraju bankructwa, ale są już DPS-y, które złożyły do wojewodów, na przykład we Wrocławiu. Jednostka DPS złożył już o likwidację. To są naprawdę, to co w tej chwili się dzieje, to już nie jest wołanie o pomoc. To już jest po prostu agonia. A minister zdrowia Izabela Leszczyna przyznaje, że koszty Narodowego Funduszu Zdrowia rosną szybciej niż przychody. Szkoda tylko, że resort zdrowia nie zdołał policzyć, ile tak naprawdę brakuje. W tym roku potrzebuje 3 miliardów złotych, żeby rozliczyć się ze szpitalami. Brakuje nam do tego, żeby zapłacić nadwykonania za trzeci kwartał w tym roku około 5 miliardów złotych. Anna Garka, Republika. Oglądają państwo program Dzisiaj, czyli Prawdziwe Polskie Wiadomości, o to co jeszcze przed nami w programie. Po 7 latach batalii prawnej Sąd Najwyższy uznał, że sędzia skazany za kradzież nie jest już sędzią.
Wybór Niedźwiedzia Roku gratką dla internautów. Punkt po punkcie demolowana jest praworządność w Polsce pod rządami koalicji 13 grudnia. Każdy dzień przynosi nowe rewelacje, które w imię zapowiadanej przez Donalda Tuska demokracji walczącej destabilizują polski porządek prawny. W fotelach prokuratury krajowej zasiadają uzurpatorzy, nierespektowane są orzeczenia Sądu Najwyższego, a opinia publiczna dowiaduje się, że do prawnego systemu wkracza dekret. Zaleciało Bierutem i 1945 rokiem, którego skutki wielu odczuwa niestety do dziś. Czy ktoś ma jeszcze wątpliwości, z czym kojarzą się metody, którymi łamane są polskie kręgosłupy? Michał Solarz. Piśmiennictwo w tym zakresie jest niezwykle ubogie. Nielegalny prokurator w nielegalnej TVP opowiada o swoim nielegalnym powołaniu. Takie cuda tylko w Polsce zarządzanej przez koalicję 13 grudnia. Wizyta Korneluka w czystej wodzie dotyczyła uchwały Izby Karnej Sądu Najwyższego, który jednoznacznie stwierdził w minionym tygodniu, że prokuratorem krajowym jest cały czas Dariusz Barski. Został on bowiem skutecznie przywrócony w 2022 roku ze stanu spoczynku do służby czynnej. Miało wiążącą podstawę prawno-ustrojową, to było powołaniem prawnie skutecznym. W nurcie czystej wody Korneluk negował orzeczenie Sądu Najwyższego. Pozwólcie nam państwo na spokojnie to wyjaśnić. A pracownica propagandowej tuby rządu spijała z jego ust słowo po słowie. W trakcie telewizyjnej przemowy, podczas której Korneluk przekonywał, że to on jest legalny, wypalił nagle. Ja dysponuję dekretem prezesa Rady Ministrów, który powierzył mi pełnienie obowiązków prokuratora krajowego od marca bieżącego roku i staram się to wykonywać jak najlepiej. No właśnie. Dekret. Słowo klucz, który obnaża sprawność kompetencyjną i sposób zarządzania państwem przez koalicję 13 grudnia. Nowy prokurator krajowy powołany przez pana, w jaki sposób został powołany? Jaką decyzją? Proszę bardzo o informację. Został powołany mocą decyzji pana premiera Donalda Tuska. Więc skoro wybrzmiało dobitnie, że Donald Tusk rządzi dekretami... Pewnie jeszcze nieraz popełnimy błędy albo... popełnimy czyny, które według niektórych autorytetów prawnych będą niezgodne albo nie do końca zgodne z zapisami prawa. Co potwierdzał również rzecznik nielegalnego prokuratora. Osobiście widziałem dekret, w którym premier Polski powołał Dariusza Korneluka na wniosek prokuratora generalnego. To wszystko przywołuje na myśl putinowskie zasady zarządzania państwem, bo w praworządnej Polsce słowo dekret nie występuje, o czym w krótkim wykładzie przypominała uzurpatorom sędzia Trybunału Konstytucyjnego Krystyna Pawłowicz. Konstytucja RP z 1997 roku nie przewiduje możliwości wydawania przez jakikolwiek organ aktów o nazwie dekret. To wysokie C na całej klawiaturze kompromitacji, które zaliczał Korneluk w ostatnich miesiącach. Warto przypomnieć, że nie tak dawno tłumaczył się Polakom z nielegalnego zatrzymania posła Romanowskiego, którego chronił immunitet Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. To nie jest żadna kompromitacja prokuratury. Jeszcze raz powtórzę, proszę państwa, sam fakt, jak wiele jest zdań na ten temat, jak wiele też jest wypowiedzi, niekwestionowanych autorytetów prawnych. Teraz, po zdjęciu immunitetu przez europejskie struktury, uzurpator będzie szukał wytrychu, by przedstawić Romanowskiemu zarzuty w tej samej sprawie. Skoro w państwie zarządzanym przez koalicję 13 grudnia słowo dekret obowiązuje i ma się dobrze, to trudno się dziwić, że non-stop łamane są prawa i negowane słowa prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Od samego początku moje stanowisko w tej sprawie jest jednoznaczne, że próba usunięcia pana Dariusza Barskiego ze stanowiska prokuratora krajowego była w istocie prawnie bezskuteczna. Nie było ku temu żadnych podstaw. A także powoływanie później na tego pseudo prokuratora krajowego pana Dariusza Korneluka odbyło się w sposób całkowicie niezgodny z prawem. Od 13 grudnia, momentu przejęcia władzy przez Silnych Razem, łamanie prawa obserwujemy na każdym kroku, a dekrety Tuska są kolejnym symbolem putinowskiej metody zarządzania państwem stosowanej obecnie w kraju. Ostatni dekret, jaki pamiętam, pochodzi od Bieruta. Czy coś się zmieniło? Silni Razem zaczęli systemowo. Najpierw bezprawne przejęcie TVP. Później polityczne areszty wobec posłów opozycji.
i tworzone na prędce stanowiska, które nie występują w polskim porządku prawnym. Pełniącym obowiązki przed Kornelukiem został bowiem Jacek Bilewicz, a pełniącego obowiązki prokuratora krajowego być na tym stanowisku nie może. No i w końcu symbol Putinady, czyli tuskowe zarządzanie kryzysem. Buty gumowe czy rękawice są dwa razy droższe niż były przed powodzią. I dekrety Tuska. Panu Tuskowi, panu Bodnarowi, Kornelukowi, całemu towarzystwu po prostu puściły hamulce i problem jest taki, że oni niestety przekroczyli Rubikon, to znaczy oni przekroczyli tak skrajnie, rażąco czerwoną linię, że mają pewność, że po prostu jeżeli wrócimy do władzy, to będą za to odpowiadać karnie. Warto przypomnieć, że gdy o dekretach mowa, to Bolesław Bierut był niekwestionowanym mistrzem prawnego gatunku. Według jego dekretu grunty i nieruchomości potracili Polacy, bo socjalistyczna stolica miała być miastem po nowemu i z nowymi elitami. Czy tuskowe dekrety nawiązują do wzorów sprzed dziesięcioleci? Bierutowi wystarczył jeden papier, by blisko 95% gruntów Warszawy trafiło pod kuratele komunistów. Skutki tego dekretu odczuwamy do dziś. Michał Solarz, Republika. Sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, Robert W., który był skazany za kradzież, nie jest już sędzią. Tak brzmi uchwała Izby Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego. Sprawa ciągnęła się długie 7 lat, w wyniku czego obrona wrocławskiego sędziego chciała grać na zatarciu wyroku karnego z mocy prawa. Jednak Sąd Najwyższy odrzucił postulaty i stwierdził, że w postępowaniu dyscyplinarnym ten mechanizm nie może być zastosowany. Argumentacja Sądu Najwyższego nadzwyczaj prosta i logiczna. Nie może być sędzią ten, który dopuścił się kradzieży. Pytanie jednak, czy i to nie będzie zanegowane. Więcej w relacji Marcina Bakalarskiego. Sędzia Robert W. z Wrocławia, który był skazany za kradzież, nie jest już sędzią. Tak zdecydowała Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego, która powstała w miejsce kwestionowanej Izby Dyscyplinarnej. Po latach sądowej batalii dziś Sąd Najwyższy utrzymał w mocy wyrok Izby Dyscyplinarnej, mocą którego sędzia apelacyjny z Wrocławia został złożony z urzędu. Wielkie zwycięstwo pana sędziego Radzika, zastępcy rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych, który od początku w tej sprawie działał, oskarżał i ostatecznie się okazało, że z sukcesem. Co więcej, sędzia Przemysław Radzik miał rzucane co chwilę kłody pod nogi. Podnarowcy przyszli do niego złomem, żeby zabrać akta spraw, pszczeli postępowania immunitetowe i robili wszystko, aby utrudniać mu pracę. Pracę, która miała na celu ściganie przestępców w togach. Jednak ta uchwała pokazuje jeszcze jedną bardzo ważną rzecz, a dokładnie to, że orzeczenie drugiej instancji utrzymujące wyrok pierwszej instancji wydany przez Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego oznacza nie mniej, nie więcej tylko to, że Izba Dyscyplinarna była sądem. Po prostu była legalnie działającym sądem. To pokazuje, że cała narracja podnoszona przez część środowiska sędziowskiego spod znaku Justicji oraz wielu polityków z obozu rządowego, że Izba Dyscyplinarna była nielegalna, w tym momencie legła w gruzach. Ta uchwała zapadła dopiero po 7 latach, ponieważ Unia Europejska i jej instytucje przez te 7 lat próbowały zablokować reformy sądownictwa w Polsce, najpierw kwestionując legalność Izby Dyscyplinarnej, a następnie Izby Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego. Najważniejsze jest to, że sędzia skazany prawomocnie za kradzież nie będzie już sędzią, nie będzie już orzekał. Uchwała Izby Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego została podjęta przez 3-osobowy skład. Orzeczenie zostało przegłosowane stosunkiem głosów 2-1. Za usunięciem Roberta W. był sędzia Korzeniowski. Przeciwko była pani sędzia Barbara Skoczkowska, która powołana po raz pierwszy przez Radę Państwa w latach 80., ślubująca wierność komunistycznemu państwu, no, cały czas stoi na straży pryncypiów, którym kiedyś ślubowała wierność, mimo tego, że no, z komunistycznym dziedzictwem Polski zerwaliśmy ponad 30 lat temu. Ona chyba nie zerwała. Istotne jest to, że w sprawie rozstrzygnął ławnik, zwykły człowiek. Osoba, która została wybrana jako przedstawiciel społeczeństwa do Sądu Najwyższego, który ma sądzić tego typu sprawy. I on miał wyższe poczucie sprawiedliwości, wyższe poczucie praworządności i lepsze rozumienie prawa niż sędzia z długoletnim stażem w Sądzie Najwyższym. To pokazuje, jak ważny jest czynnik społeczny w wymiarze sprawiedliwości. W 2021 roku Instytut Ordo Iuris opublikował raport, który liczy ponad 100 stron. Jedną z tez tego raportu był postulat zwiększenia udziału czynnika społecznego w orzekaniu. I fakt, że w głosowaniu ostatecznie przeważył głos ławnika, wskazuje na słuszność tego typu postulatów. Nie miejmy jednak złudzeń. Były już sędzia Robert W. nie pozostaje z niczym.
Wszystkie jego lata pracy, które miał oskładkowane, pozwolą mu zachować świadczenie emerytalne. Co prawda niższe niż to, które otrzymywałby w stanie spoczynku, jednak na takim poziomie, którego pozazdrościć może mu nie jeden emeryt. Marcin Bakalarski, Republika. Jest pierwsza odpowiedź Izraela na poniedziałkowy atak rakietowy. Dziś rano pociski spadły na południową część Bejrutu. Tel Awiw ostrzega, że to nie koniec operacji i naloty będą kontynuowane. Przed eskalacją konfliktu ostrzega natomiast Biały Dom, a władze Hiszpanii wysłały już samoloty wojskowe do ewakuacji swoich obywateli z Libanu. Sytuację na miejscu śledzi nasz specjalny wysłannik na Bliski Wschód, Rafał Stańczyk. To najważniejsze pytanie zadawane tu na Bliskim Wschodzie brzmi, jaka będzie odpowiedź Izraela na poniedziałkowy atak rakietowy. Ja tylko przypomnę, że to właśnie wtedy Iran wystrzelił niemal 200 pocisków balistycznych. Na szczęście zdecydowana większość została zniszczona przez systemy antyrakietowe izraelskie, ale także amerykańskie. Jednak część pocisków dosięgnęła swoje cele. Straty są wprawdzie minimalne, no ale jest to rzeczywiście atak w wizerunek Izraela. Nagle okazało się, że jesteśmy w środku alarmu przeciwlotniczych, szalonego bombardowania, dźwięków przelatujących pocisków nad naszymi głowami. Włączyliśmy dziennik w telewizji i oglądaliśmy te wszystkie nadlatujące rakiety. To szaleństwo. Nie baliśmy się. Chcielibyśmy w końcu zakończyć tę wojnę i znaleźć się w lepszym sąsiedztwie. Przetrwamy, zwyciężymy. Jesteśmy silni i chcemy to zakończyć. Już teraz premier Netanyahu mówi, że to był błąd Iranu, no i powiedział, że Iran za to słono zapłaci. Co się kryje za tymi słowami? Tu jeszcze nie wiemy, ale już wiadomo, że pierwszą ofiarą tej zemsty Izraela jest Liban, dlatego że dziś rano spadły pociski na Bejrut, na południową część Bejrutu. Zginęło przynajmniej 6 osób. Jesteśmy ludźmi przyzwyczajonymi do wojen. Na pewno się boimy, ale nie na tyle, żeby opuszczać nasze domy. Co możemy zrobić? Przyzwyczailiśmy się do tego. Niech Bóg nas ochroni. Te rakiety nie spadały na stolicę Libanu od 2006 roku, co jest najlepszym dowodem na coraz gorętszą atmosferę w tej części świata. Sytuacja jest coraz gorsza, chociażby Hiszpania przygotowuje się na ewakuację swoich mieszkańców z Libanu. A to wszystko dzieje się niemalże w przeddzień rocznicy zamachu zorganizowanego przez Hamas. Wtedy to 7 października terroryści z Hamasu zaatakowali cele cywilne na terenie Izraela, wzięli też wielu zakładników. Sytuacja jest coraz bardziej napięta, to też widzi świat. Chociażby prezydent Joe Biden, prezydent Stanów Zjednoczonych, stwierdził i ostrzegł Izrael, by ten nie atakował celów nuklearnych na terenie Iranu. Ale tu niestety każda opcja jest możliwa. Z pogranicza egipsko-izraelskiego, Rafał Stańczyk, Republika. Środki finansującego zakupy nowego sprzętu dla wojska Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych do 2027 roku mają spaść nawet o 67 miliardów złotych. Tak wynika ze strategii Ministerstwa Finansów. Powstaje pytanie, w jaki sposób koalicja rządząca, która od dawna przekonuje, że kontynuuje rozpoczęte jeszcze przez Zjednoczoną Prawicę kontrakty zbrojeniowe ze Stanami Zjednoczonymi i Koreą Południową, chce je sfinansować. A może w cieniu ważniejszych spraw, takich jak na przykład rządowa walka z alkotubkami, rząd Donalda Tuska chce rakiem wycofać się z wielkiego planu wzmocnienia polskiego wojska. Radosław Jankiewicz. W przyjętej we wrześniu i opublikowanej w tym tygodniu przez Ministerstwo Finansów strategii środki zasilające Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych mają spaść o około 20% do 2027 roku. Wpływy, które zasiliły fundusz jeszcze w 2023 roku, mają spaść o ponad 19 miliardów złotych, tegoroczne o 10,3 miliarda, w 2025 o ponad 12,5 miliarda, w 2026 o 8,6 miliarda złotych, a w 2027 o ponad 16 miliardów, w sumie o blisko 67 miliardów złotych. W 2028 roku fundusz ma zasilić już tylko 35 miliardów złotych. Zmniejszają pieniądze przeznaczone na modernizację polskiego wojska. W perspektywie do 2027 roku z 314 miliardów złotych do 247 miliardów złotych. Oznacza to, że włączają protokół. Pieniędzy nie ma i nie będzie. Zgodnie z przyjętą 2 lata temu ustawą o obronie ojczyzny stworzono Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych, którego podstawowym zadaniem jest finansowanie zakupów sprzętu i uzbrojenia dla Wojska Polskiego.
Finansowanie tego funduszu zapewniają wpływy ze skarbowych papierów wartościowych, wyemitowane przez BGK obligacje gwarantowane przez państwo, wpłaty z budżetu państwa i część zysku NBP. Wygląda na to, że obecna władza nie korzysta z możliwości finansowania oferowanych przez fundusz, a nowa strategia Ministerstwa Finansów nie idzie w parze z rozbudową polskiego wojska. Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych na rok bieżący został wykorzystany zaledwie w kilku procentach, mimo że upłynęło 3/4 czasu. W latach następnych wielkość tego funduszu ma być zredukowana o ponad 66 miliardów złotych. No to oznacza, że program dozbrojenia Wojska Polskiego będzie mocno ograniczony. Bo od przejęcia władzy przez uśmiechniętą koalicję w modernizacji technicznej niewiele się dzieje, ale Ministerstwo Obrony Narodowej na portalu X publikuje ostatnio wiele zdjęć z trwającej wizyty w Korei Południowej wiceszefa resortu obrony Pawła Bejdy. Oficjalnie w sprawie negocjacji z Koreańczykami wszystko jest w najlepszym porządku, ale nieoficjalnie mówi się, że MON oczekuje pełnego finansowania zakupów zbrojeniowych przez Seul. Nie jestem pewien, czy tak zaawansowane technologicznie i dobrze funkcjonujące zbrojeniówka jak koreańska może sobie pozwolić na partnerstwo z kimś tak niepoważnym i tak zawodzącym jak obecna ekipa kierująca Ministerstwem Obrony Narodowej. Chodzi o wielki plan dozbrajania. Armatochałbice K-9 Thunder, wyrzutnie rakiet Chunmu i samoloty FA-50 oraz 1000 czołgów K-2, w tym większość produkowana w Polsce. 180 czołgów miało być kupionych we wrześniu, nie ma. Teraz mówi się o listopadzie, najprawdopodobniej takie są przesłuchy w Ministerstwie Obrony Narodowej, że ten kontrakt również nie zostanie zrealizowany. No a przyczyn takiego stanu rzeczy należy szukać właśnie w budżecie, właśnie w problemach z wypełnianiem Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych. Kilka miesięcy temu dotarliśmy do projektu planu finansowego MON, zakładającego redukcję wydatków w centralnych planach rzeczowych o ponad 57 miliardów złotych do 2028 roku. Po tym obecne kierownictwo resortu głośno zaprzeczało i chwaliło się rekordowym budżetem na obronność. Ale jak mówi stare przysłowie, jak nie kijem go to pałką. I według nowej strategii redukcja na nowy sprzęt dla wojska to już prawie 70 miliardów. Radosław Jankiewicz, Republika. Tydzień grubego niedźwiedzia to coroczny konkurs na Alasce, w którym fani, internauci wybierają niedźwiedzia roku. Do finału tegorocznej edycji zakwalifikowało się 12 niedźwiedzi brunatnych, które przygotowują się do zimowego snu. Konkurs, który odbywa się od 10 lat, ma na celu promocję gatunku, który dzięki pełnej ochronie nie jest zagrożony. 2200 niedźwiedzi brunatnych żyje w rezerwacie na Półwyspie Alaska. Rozpoczął się właśnie internetowy konkurs, którego celem jest promocja ochrony przyrody i edukacja o przygotowaniach niedźwiedzi do zimy oraz ich zdolności do przetrwania w surowych warunkach na Alasce. W tegorocznej imprezie bierze udział 12 niedźwiedzi. Dorosłe samce ważą zazwyczaj od 300 do 400 kg w środku lata, ale kiedy są gotowe do hibernacji po ucztowaniu na migrujących łososiach i kiedy każdy zjada do 30 ryb dziennie, wtedy duże samce mogą zbliżać się do 500 kg. Samice są około 1/3 lżejsze. Faworytem jest Chuck, który jest ogromnym, ponad półtonowym niedźwiedziem. Zdarza się, że jednego dnia pożera 40 łososi. Myślę, że to on w tym roku powalczy o tytuł. Zaleca się, żeby podczas głosowania fani nie sugerowali się jedynie największym brzuchem, ale żeby zwracali także uwagę na postawę, proporcje budowy i grację ruchów. I na koniec jeszcze, na koniec części informacyjnej naszego programu, jeszcze gratka dla miłośników Wielkiej Czwórki z Liverpoolu, gitara elektryczna, na której grał nieżyjący już George Harrison w początkach istnienia zespołu The Beatles, zostanie wystawiona na sprzedaż, a jej cena może przyprawić o zawrót głowy i osiągnąć 800 tysięcy dolarów. George Harrison kupił gitarę w sklepie muzycznym w rodzinnym mieście zespołu w Liverpoolu. Grał na niej na początku lat 60., kiedy zespół występował w Cavern Club, koncertował w Niemczech i nagrywał pierwsze oficjalne płyty dla firmy Polydor. Aukcjonerzy twierdzą, że gitara Futurama z wykończeniem Sunburst była jedną z najczęściej używanych przez muzyka gitar. Nazywano ją jednym ze świętych grali historycznych gitar Beatlesów i uważają, że jej cena przekroczy 600, a może nawet 800 tysięcy dolarów.
dolarów. Harrison mówił, że nie jest łatwa, wręcz przeciwnie, gra się na niej bardzo trudno, ale spodobał mu się jej futurystyczny wygląd i ujęła go swoim niepowtarzalnym dźwiękiem. Gitara będzie eksponowana w The Beatles Story w Liverpoolu przez 2 tygodnie, później będzie można ją oglądać w innych muzeach w Europie, a 20 listopada ma zostać wystawiona na aukcji w Stanach Zjednoczonych. To informacyjną część kończymy, ale za chwilę zapraszam na tę publicystyczną. Naszymi gośćmi będą Rafał Bochenek, Prawo i Sprawiedliwość, i Piotr Woźniak, Nowa Lewica.